No i na sam koniec zajęcia na koparsko-ładowarce. Urządzenie jest w sumie bardziej funkcyjne, czyli zarówno załadunek, jak i kopanie. Tutaj jest poligon szkoły jazdy Kursant w podwrocławskiej Świętej Katarzynie i w tej chwili szkolony ładnie manewruje łyżką tej koparko-ładowarki. Są to czynności bardzo podobne lub praktycznie identyczne, które będzie wykonywał w trakcie egzaminu państwowego. Ci, którzy śledzą nasz kanał YouTube, wiedzą, poprzednie egzaminy, wybitny sukces, praktycznie 100% zdawalności. Są to jedyne egzaminy we Wrocławiu, poza innymi firmami państwowymi, które szkolą na ciężki sprzęt. Wszyscy, którzy chcą przejść na wyższy poziom, oprócz oglądania tego filmu, serdecznie zapraszamy na Tarnogajską 5/9 do siedziby głównej kursanta, niedaleko Pogotowia, niedaleko ulicy Ziemnickiej. Tam odbywają się zajęcia praktyczne, natomiast nie ma innej możliwości odbywania zajęć teoretycznych, znaczy nie ma innej możliwości odbywania zajęć praktycznych, jak niestety na poligonie naszym tutaj kursanta Świętej Katarzyny. Oczywiście przed kursem obowiązują badania lekarskie, badania psychotechniczne, psychotesty na ulicy Kmicica 3 we Wrocławiu u doktora Kraśnickiego, badania lekarskie również, ulica Żernicka 215, przychodnia doktora Kraśnickiego. I jeszcze raz, ostatni rzut oka na koparko-ładowarkę, na której szkoli się kursant i wykonuje zadania egzaminacyjne. Więcej szczegółów również na stronie firmowej kursanta, naszej witryny internetowej www.kursant.wroclaw.pl.